logo miasta Krakowa. Na tle drewnianej palisady ogrodzenia średniowiecznej osady napis Kraków rok 800. Siedziba księcia Kraka. Najazd kamery na zbudowaną z bali bramę grodu. Mówi Ewa Kubica-Kabacińska, Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Wiślanie byli jednym z plemion zachodniosłowiańskich i żyli we wczesnym średniowieczu w dorzeczu Górnej Wisły. Wiadomo, że ich sąsiadami najważniejszymi od południa byli Goleńszycy, a z kolei od wschodu Lędzianie. Nie wiemy dokładnie, kiedy Wiślanie wykrystalizowali się z ogólnego pnia słowiańskiego, czy też już zachodniosłowiańskiego. Bardzo długo nie widać ich odmienności na tle innych plemion, innych ludów słowiańskich. Natomiast w VIII, w IX wieku ta ich odmienność jest już na tyle czytelna, że zauważają ją w swoich kronikach, w swoich zapiskach nie tylko ich bezpośredni sąsiedzi, ale również kronikarze tworzący daleko od Górnego Dorzecza Wisły. Między innymi z IX wieku mamy zapiski o Wiślanach w tak zwanej legendzie panońskiej, czyli żywocie świętego Metodego. Mamy również o nich informacje u geografa bawarskiego i w geografii króla Anglii Alfreda Wielkiego. Rzecz dziać się będzie we wnętrzu drewnianej gospody, gdzie przy zastawionych jadłem stołach siedzą ubrani w średniowieczne stroje mężczyźni oraz kobiety. Na prostych stołach z desek stoją dzbany oraz misy z plackami, kluskami i kiełbasami. Historia plemienia Wiślan, nawet nieraz wspominanego w literaturze państwa Wiślan, nie jest dla nas do końca jasna i nie jest też do końca wytłumaczona, czy to w źródłach archeologicznych, czy to w źródłach pisanych. Podstawową taką informacją o tym, że istniało państwo Wiślan, że istniał książę Wiślan, jest przekaz żywota świętego Metodego, przekaz zwany również legendą panońską. Jest w nim mowa o tym, że książę potężny, silny bardzo, siedział w Wiśle czy też w Wiślech i różne krzywdy chrześcijanom wyrządzał, urągał im, dokuczał. I kazał do niego posłać Metody i powiedzieć: synu, dobrze by było, gdybyś się dał ochrzcić dobrowolnie na ziemi swojej, bo inaczej zostaniesz pojmany i ochrzczony siłą na ziemi cudzej. I tak też się stało, jak mówi legenda panońska. I teraz jest znaczna rozbieżność w poglądach badaczy. Czy mamy tutaj do czynienia faktycznie z opisem realnego zdarzenia, czy też autor tak bardzo chciał podkreślić dar proroczy świętego Metodego w owych właśnie słowach i tak też się stało. I ten zapis legendy panońskiej tutaj powoduje różnego rodzaju rozbieżności, bo z jednej strony część badaczy uważa ten przekaz za dowód podboju państwa Wiślan przez państwo wielkomorawskie w IX wieku. Część z kolei uważa, że no może tylko książę został pojmany, uprowadzony, ochrzczony siłą. Kolejne zagadnienie, kolejny problem to gdzie ów książę właśnie silny wielce siedział? W Wiśle, gdzie też miał tą swoją siedzibę, no wręcz mówi się tutaj o stolicy. Bardzo długo uważano, że tą stolicą miała być Wiślica. No niemniej jednak badania archeologiczne nie do końca potwierdzają tę teorię, chociaż oczywiście w Wiślicy mamy do czynienia z grodziskiem wczesnośredniowiecznym. Część badaczy uważa, że mowa tutaj jest o Grodzie Wawelskim, że raczej tutaj ten książę miał swoją siedzibę. Natomiast językoznawcy twierdzą, że określenie Wiślech to określenie całej krainy. Krainy Wisły, krainy źródlisk, krainy wodospadów, więc mamy tutaj do czynienia z księciem, który panował na terenach właśnie dorzecza Górnej Wisły. Książę Krak i księżna wchodzą. Biesiadnicy wstają z szacunkiem. Wchodzi książę w długim płaszczu, laminowanym czerwoną wstęgą i zdobnym pasie. A za nim księżna z osłoniętymi woalem włosami w czerwonej czapce z perłami. Oboje zasiadają za stołem. Rozpoczyna się wspólny posiłek. Zgromadzeni jedzą rękami, odrywając po kawałku chleba.
popijają napoje z glinianych garnuszków. Przemawiający wstają, zwracając się do biesiadników. Książę zabiera głos. Mili moi, cieszy mnie ten widok, że ród nasz zebrał się w takiej sile i okoliczność jest i zacna. Wisław, najwspanialszy nasz, powrócił z rubieży południowych i wschodnich i raportem dzisiaj nas uraczy. Powie, co słychać na naszych granicach. Mości książę, Wiślanie. Wstaje Wisław. Świat wokół nas wygląda tak. Na południe siedzą Morawianie. Potężni jeszcze, ale od wschodu wchodzą Madziarzy. Nie wiadomo, jaki jest ich cel. Podesłali ich tutaj Bizantyjczycy. Zbrojni są i bardzo dobrzy w walce. Zniszczą albo Morawian, albo zwrócą się z powrotem na Bizancjum. Na wschód od nas chronią nas Lędzianie, ale za nimi potężni Lusini. Co będzie, jeśli ich spotkamy? Nie wiemy tego. Na północy spokojnie, tam gdzieś Łęczyca, tam gdzieś Mazowszanie, nam nie zagrażają. Ale na północnym zachodzie Polanie siłę tworzą swoją ogromną, podbijają grody kolejne, wielkie państwo tworzą. Nie wiadomo, kiedy sięgną ku nam. A jeszcze dalej, na zachód, na Śląsku, póki co, przyjaciele nasi, Golęszyce, Ślężanie, wszystkie te plemiona, dobrze z nimi żyjemy, ale za nimi Frankowie i dążą ku nam. Jeśli ich pokonają, my będziemy następni. Dlatego musimy się zastanowić, panie, z kim trzymać i przeciwko komu. Albo na wschód, na zachód, północ, albo południe się zwrócić. Trudne czasy. Na szczęście ty jesteś księciem i ty decyduj. A teraz cieszmy się z powrotu naszego woja, jedzmy i pijmy! Zbliżenie na blaty stołów. Drewniane misy z chlebami, plackami, serami, warzywami, owocami i mięsiwem. Badania archeologiczne przeprowadzone na słowiańskich osadach łączonych z osadnictwem wiślańskim na terenie Małopolski pokazują, że w tym czasie Wiślanie spożywali zarówno pokarm roślinny, jak i zwierzęcy. Skąd o tym wiemy? Z jednej strony badane są na przykład odciski nasion zbóż, nasion różnego rodzaju roślin uprawnych, jak również dziko rosnących, które były wykorzystywane w tamtym czasie w kuchni słowiańskiej. Między innymi duża ilość pszenicy, choćby pszenicy płaskórki, orkiszu, prosa, żyta, ale równocześnie różnego rodzaju pestki śliw, pestki choćby na przykład ogórków. Czasem nie wiemy, czy mamy do czynienia z rośliną rosnącą dziko, czy też z rośliną uprawną. Tak jest na przykład w przypadku nasion marchwi, czy też nasion choćby kapusty. Wchodzi służący w prostej lnianej szacie z dzieżą wypełnioną upieczonym całym prosięciem. Kłaniając się, stawia ją przed księciem. Z drugiej strony na słowiańskich osadach odkrywamy stosunkowo dużo kości zwierzęcych, porąbanych, połupanych, świadczących o tym, że zwierzęta te zostały po prostu zabite i zjedzone. I wśród tych kości mamy kości zarówno owiec, kości kóz, kości świń, kości bydła. Zapewne w przypadku jakichś znaczniejszych uczt ta dieta była również wzbogacona o mięso zwierząt dziko żyjących. Jeżeli mówimy o diecie ówczesnych mieszkańców
Grodu Krakowskiego, to można zauważyć, że również no, mogli sobie pozwolić na pewien, powiedzielibyśmy dzisiaj, luksus. Ponieważ na przykład na Wawelu odkryte zostały zarówno pestki brzoskwiń, jak i pestki winorośli. Więc ta dieta na pewno nie była taka skromna i uboga, jak moglibyśmy podejrzewać. Słaniając się, wchodzi człowiek w zielonej sukmanie. Leszy! Książę! Leszy nas bije! Leszy! Mieczniku! Ubijesz te potwory! Jeśli tego żądasz, panie, tak zrobię! Ale Leszego? Leszego... Dobrze! Niech tak będzie! Ruszajmy zatem rano! Sława! Na Leszego! Leszego! Biesiadnicy wznoszą toasty glinianymi naczyniami. Zbliżenie na osoby za stołami pogrążone w pełnej żartów rozmowie i zaśmiewające się radośnie. Kamera ukazuje szczegóły stroju brodatego księcia. Obramowany czerwienią płaszcz z kapturem oraz złotą przepaskę w kształcie małej korony na włosach. W IX wieku Wiślanie zaczęli się już tak znacznie wyróżniać na tle swoich słowiańskich sąsiadów, że zostało to zauważone nawet przez kronikarzy z odległych krain. Co wpływało na to, że ci Wiślanie byli tak różni i co sprawia, że nawet dzisiaj dla archeologów, dla badaczy są ludem odrębnym, ludem bardzo charakterystycznym. Generalnie wszystkie ludy zamieszkujące, słowiańskie, zamieszkujące we wczesnym średniowieczu tereny dzisiejszej Polski budowały różnego rodzaju grody obronne, miejsca schronień. Natomiast Wiślanie charakteryzowali się tym, że budowali te grody bardzo duże. To są tak zwane wielkie grody, które odkryte zostały m.in. w Stradowie, w Trzcinicy, w Naszacowicach, w Podegrodziu. Właściwie trudno nawet powiedzieć, że te grody zostały odkryte, bo te wielkie, wielohektarowe założenia są widoczne w terenie do dnia dzisiejszego. I to jest jedna z cech charakterystycznych właśnie dla plemienia Wiślan. Kolejną bardzo ciekawą tutaj sprawą jest no, zagadnienie widoczne najbardziej dla archeologów, ale charakterystyczne. A mianowicie Wiślanie używali tak zwanej ceramiki białej. Jest to ceramika bardzo charakterystyczna, w której do masy garncarskiej dodawano węglan wapnia. Dzięki czemu te stosunkowo skromne formy garncarskie są bardzo eleganckie, mają bardzo ładną barwę powierzchni, kremową, różową, beżową. Na innych terenach państwa polskiego tutaj one nie są spotykane. Kolejnym zagadnieniem odróżniającym, czy też wyróżniającym Wiślan na tle ich innych słowiańskich sąsiadów, były ich wierzenia. Bo z jednej strony wiadomo, że żyli w kręgu wierzeń pogańskich, wierzeń słowiańskich, z drugiej strony bardzo charakterystyczne dla ich obrzędowości pogrzebowej są między innymi tak zwane wielkie kopce. Wielkie kopce, no cenotafy w naszym dzisiejszym rozumieniu, ponieważ pochówki najprawdopodobniej znajdowały się na ich szczytach i te kopce zwane choćby kopcem Wandy czy kopcem Krakusa w Krakowie są podobnie jak wielkie ich grodziska widoczne w krajobrazie do dnia dzisiejszego. Widok na porośnięty trawą kopiec, na szczycie którego wizualizuje się grupa średniowiecznych wojów w płaszczach i z włóczniami. Lista osób występujących i realizatorów programu. Reżyseria Norbert Tkacz. Scenariusz Marcin Przybyła i Norbert Tkacz. Zdjęcia i montaż Bogusław Zdebski. Muzyka zespół Daj Ognia. Podziękowania dla skansenu Karpacka Troja i zespołu muzycznego Daj Ognia. Specjalne podziękowania dla Marcina Wszebołda Kabacińskiego, bez którego nie byłoby tradycyjnego święta rękawki. Audiodeskrypcja Inart. Jan Błaszczyński, Justyna Krzysztyńska, Borys Krzysztyński. Realizacja Centrum Kultury Podgórza oraz Drużyna Wojów Wiślańskich Krak. Partnerzy
dzielnica 13 Podgórze oraz skansen Karpacka Troja, logo miasta Krakowa.